Uzależnienia behawioralne, zwłaszcza w Polsce, pojawiły się tak naprawdę stosunkowo niedawno, bo nawet ustawa, która przewidywała możliwość przeciwdziałania takim uzależnieniom, nazywała je niebehawioralnymi, a były to zaburzenia, uzależnienia nie stanowiące uzależnień od substancji psychoaktywnych. Więc te uzależnienia behawioralne pomału przecierają sobie drogę do stosowania takiego pojęcia. I pierwszym jakby dokumentem w Polsce, który próbował zdefiniować te uzależnienia behawioralne, jest Narodowy Program Zdrowia, który został uchwalony na lata 2016 i 2020. I tam jest taka definicja, że zaburzenia zachowania, że te uzależnienia behawioralne to są zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnym, które wiąże się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia. Jest rzeczywiście tysiące tych różnych zaburzeń zachowań, uprawiania hazardu, problemowe używanie nowych technologii. Tu jest całe pole do popisu, bo to komputer, internet, gry komputerowe, a w tym internecie można się uzależnić od różnych rzeczy, bo to jest cyberseks, to jest sieciocholizm, uzależnie od tych portali społecznościowych. No bardzo dużo jest tam, dużo możliwości uzależnienia się, tak? To jest pracoholizm, zakupoholizm, różne formy seksualizmu, czyli nałogowe uprawianie seksu, nałogowe korzystanie z pornografii czy cyberseks, uzależnienie od ćwiczeń, od opalania się, od uczenia się, od patologiczne zbieractwo. Także tego jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o skalę zjawiska tych uzależnień behawioralnych w Polsce, to pierwsze badania udało się przeprowadzić w 2012 roku przez Fundację CEBOS, która dokonała oszacowania rozpowszechnienia tych różnych uzależnień, skupiając się na problemowym czy patologicznym hazardzie, sieciocholizmie, zakupocholizmie i pracocholizmie. I wówczas te wyniki badania wskazały, że około 50 tysięcy Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, ale już 200 tysięcy narażonych na to ryzyko. Najwyższy odsetek tych problemowych graczy, ponad 12%, odnotowano wśród młodzieży do 18 roku życia. Jeżeli chodzi o potencjał uzależniający gier, były to automaty o niskich wygranych. Jeżeli chodzi o internet, to spośród wszystkich korzystających z internetu w 2012 roku 100 tysięcy osób uznano za uzależnionych, a 750 zagrożonych uzależnieniem. Chciałabym troszeczkę tutaj zatrzymać się nad trzema takimi uzależnieniami najbardziej jakby typowymi, czyli uzależnienie od hazardu, zakupoholizmie i pracoholizmie, bo z programu wiem, że inne uzależnienia były już dzisiaj omawiane. Hazard jest, gry w kości odnaleziono na terenie Mezopotamii około 3000 roku przed naszą erą. Także hazard był znany bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uznało to za jednostkę chorobową przeszło 30 lat temu i wtedy definiując to jako hazard patologiczny. Obecnie w DSM-5 zdefiniowano jako zaburzenie uprawiania hazardu. Ta definicja, to można ją tak określić, że to niekontrolowana potrzeba czy przymus uprawiania hazardu, czyli tych gier hazardowych, które z czasem stają się coraz silniejsze i upośledza funkcjonowanie jednostki, co prowadzi do problemów osobistych, społecznych i zawodowych. Jeżeli chodzi o skalę zjawiska, to też, ponieważ przed chwilą mówiłam o badaniach w 2012 roku, a te badania zostały powtórzone w 2014 roku i można, tutaj dokonałam pewnego porównania, symptomy uzależnienia w 2014 roku miało 5,3 Polaków, w 2012 było to blisko 4%, z czego
niecały procent, 0,7% to osoby no, mające jakby problem z tym, wykazują zaburzenia uprawiania hazardu. Te wyniki nie są, nie odbiegają zbyt od wyników w innych krajach, czy w USA, czy w Kanadzie, czy innych krajach nawet Europy, Unii Europejskiej. Gry hazardowe to warto tutaj wspomnieć, że to są gry na pieniądze lub gdzie z nagrodą są jakieś rzeczowe fanty, ale wynik zależy od przypadku, a warunki gry określa jakiś regulamin. I najbardziej popularnymi grami w tym rozumieniu są gry liczbowe totalizatora sportowego, w dalszej kolejności zdrapki, loterie, konkursy SMS-owe, automaty do gier z tak zwanymi niskimi wygranymi, zakłady buchmacherskie, gry w kasyny, wyścigi konne. Najmniejszy potencjał uzależniający wykazują gry totalizatora sportowego, natomiast najwyższy potencjał automaty o tak zwanych niskich wygranych. Jeżeli chodzi o prawo w tym zakresie, to reguluje to ustawa o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku. I ona no, reguluje wszystkie sprawy związane z uprawianiem, prowadzeniem tych gier hazardowych. Ta ustawa została znowelizowana w grudniu 2016 i uwzględniła możliwość organizowania gier hazardowych przez internet, co właśnie różni profilaktycy, ludzie troszczący się o zdrowie psychiczne Polaków podkreślali, że to może prowadzić do wzrostu grania problemowego. W związku z tym każda firma, każdy podmiot prowadzący działalność hazardową ma obowiązek w myśl tej ustawy wprowadzić regulamin odpowiedzialnej gry, co ma jakby zmniejszyć możliwość uzależnienia, ma informować gracza o możliwości uzależnienia i różnych innych szkód z tym związane. Kryteria diagnostyczne to są według DSM-5 albo ICD-10, no są jakby dopiero podstawą do opracowywania różnych narzędzi diagnostycznych, według których diagnozuje się osoby mające problem. Najczęściej stosowane są to kwestionariusz SOX, kanadyjski indeks gier czy pytania anonimowych hazardzistów. W zależności od intensywności grania i negatywnych konsekwencji, hazard dzieli się na takie trzy poziomy. Jest hazard rekreacyjny, hazard w Polsce jest formą rozrywki legalnej i może stanowić po prostu sposób na spędzenie wolnego czasu. Natomiast jeżeli bardziej intensywnie się gra, może być to już hazard problemowy, wtedy już jest zagrożenie uzależnieniem. No i trzecią taką formą to jest pełnoobjawowe uzależnienie określane jako hazard patologiczny. No oczywiście nikt się nie uzależnia od pierwszej gry, są pewne fazy. Pierwsza faza to jest taka faza fascynacji tą grą, faza zwycięstw. Najczęściej gracz wygrywa małe albo większe sumy i to jest jakby najważniejszy czynnik ryzyka, tak, który prowadzi do dalszej gry, zachęca to do dalszej gry. Nawet nie tylko gracz może sam wygrywać, ale może widzieć, że ktoś wygrywa. I to jest ten chyba najistotniejszy czynnik ryzyka, który właśnie jakby prowadzi do dalszej drogi tych zaburzeń uprawiania hazardu. Druga to jest faza strat, ponieważ no, gracz gra, traci pieniądze, zaczynają się pierwsze problemy. Potem jest faza desperacji, kiedy już są zaburzone relacje w rodzinie, często utrata pracy. On oczywiście dalej gra i ta czwarta faza to jest faza utraty nadziei, która się wiąże z różnymi przykrymi zdarzeniami. Często jest to ucieczka w inne uzależnienie, są to kradzieże, czyli wiążą się z więzieniami, a nawet próby samobójcze. No i niektórzy badacze, naukowcy mówią, że jest jeszcze piąta faza, to jest faza nadziei, jakby odbicia się od tego dna i wyjścia. I wtedy no, ktoś
podejmuje leczenie, no i jest ta faza nadziei wyjścia z nałogu. Chciałam na koniec Państwu chociaż krótko powiedzieć o tym, o takiej polityce społecznej państwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Ta polityka ma krótką historię, ponieważ no wiąże się tak naprawdę z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych w 2009 roku. To się wiązało troszeczkę z tą aferą hazardową, ale przy tej okazji jakby zostało powołane artykuł 88, który powołuje właśnie Fundusz rozwiązywania problemów hazardowych. Początkowo było to 3% z wpływów z dopłat do gier objętych monopolem państwa, więc to były znaczne pieniądze, jak na ten moment. Tak naprawdę nie wiedziano w ogóle, jaki ten problem jest, jaki rozmiar tego zjawiska. Stąd te badania, o których wspominałam w 2012 roku. Ten fundusz jest w dyspozycji ministra zdrowia, a minister zdrowia wyznaczył Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do obsługi tego funduszu i zawiadywania w jego imieniu tym wszystkim. To jest fundusz celowy, wydatki mogą być wydawane tylko na konkretne działania związane z przeciwdziałaniem tym uzależnieniom. Są oczywiście akty prawne, które to regulują, rozporządzenia ministra zdrowia. W ostatnim czasie, w 2015 roku, ustawa o zdrowiu publicznym trochę zmieniła ustawę o grach hazardowych, jakby włączyła, oprócz tych uzależnień behawioralnych, jeszcze włączyła też zadania z zakresu zdrowia publicznego, także jakby nie tylko uzależnienia behawioralne można z tych środków realizować, ale różne inne zadania. Z kolei ustawa o zdrowiu publicznym powołuje Narodowy Program Zdrowia, a w tym Narodowym Program Zdrowia po raz pierwszy znalazło się umocowanie jakby dla działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, bo powstał obok Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obok Krajowego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, powstał też Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym i obejmuje jakby takie najważniejsze obszary, czyli szkolenie kadr, edukację zdrowotną, profilaktykę, rehabilitację i badania naukowe. Także oprócz Narodowego Funduszu Zdrowia, ten Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych też finansuje różne obszary i to, co mówiliśmy przed chwilą, też może wspomagać terapię i leczenie. Można korzystać z tych środków, można aplikować o te środki i realizować te zadania. Ten fundusz jest stosunkowo no właśnie krótko, bo zaczął działanie dopiero w 2011 roku, pod koniec roku 2011, także pełne jakby jego działanie jest od roku 2012. Ale w tym czasie udało się przeprowadzić blisko 20 konkursów. Zawarto blisko 900 umów, czyli za umowami to są jakieś konkretne projekty i na kwotę blisko 56 milionów. Być może nie jest to bardzo dużo, ale myślę, że sporo udało się w ramach tych pieniędzy zrobić. Tak jak mówiłam, są prowadzone badania, wspiera się te badania naukowe, zarówno właśnie, żeby się dowiedzieć, jakie mamy zasoby instytucjonalne w kraju, jakie mamy potrzeby, jakie są czynniki ryzyka poszczególnych rodzajów uzależnień. Też drugim takim obszarem są szkolenia, czyli szkolenia kadr, ponieważ no placówki istniejące, które realizowały zadania w zakresie pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, rozszerzają swoje oferty i mogą aplikować na przykład o środki z funduszu po to, żeby rozszerzać swoją ofertę i przyjmować tam osoby, które wymagają pomocy z powodu uzależnień behawioralnych. Czyli te kadry muszą się szkolić, żeby wiedzieć, jakie są skuteczne metody pomocy tym osobom. Szkoli się terapeutów, profilaktyków. Szkoli się również studentów, którzy być może wybiorą taką przyszłą drogę zawodową. Też szkoli się operatorów gier losowych, żeby mogli w porę zauważyć, że coś się dzieje z graczami niedobrego. Organizowane są różnorodne konferencje, seminaria naukowe. Zostało wydanych szereg publikacji, które są przeznaczone dla tych specjalistów. I też no, tak
w odpowiedzi na tę dyskusję staramy się włączyć Ministerstwo Edukacji Narodowej do współpracy, aby coraz bardziej upowszechniać, nie wiem, no, szkolenia na przykład dla kadr, dla pracowników oświaty. To są niektóre z publikacji wydanych w ramach środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Zapraszam Państwa na stronę Krajowego Biura do zakładki Hazard. Tam są raporty z badań, tam są publikacje, różne ulotki. One są w formie online, można sobie je ściągać, korzystać z nich. Też profilaktyka. W ramach profilaktyki, tak uniwersalnej jak selektywnej, też przyjmujemy programy, są realizowane. Najwięcej programów profilaktyki uniwersalnej adresowane jest do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z tak zwanymi uzależnieniami. Ponieważ jest to rzeczywiście znaczny problem i najczęściej te programy profilaktyczne są kierowane zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, jak i wychowawców. Tą pierwszą fazą uzależnienia jest chociażby fascynacja. Mówiła też Pani o tym, że o nowej ustawie hazardowej. I chciałem zapytać w tym kontekście, również w kontekście wpływu na budżet, czy orientuje się Pani, jak wygląda w chwili obecnej stan pracy nad wykonaniem tej ustawy w obszarze wprowadzeniu monopolu państwa na obsługę automatów tych niskich wygranych. Pytam o to dlatego, że swego czasu państwo doprowadziło do sytuacji, można powiedzieć, wyczyszczenia rynku z tej szarej strefy. Natomiast ten rynek powoli się odbudowuje, tak? Do którego mają, chociażby nasze dzieci mogą mieć dostęp, ponieważ państwo nad tym nie panuje. Tak się wydaje. Tak? Chciałem właśnie zapytać o to, czy w jaki sposób ta ustawa jest w tej chwili realizowana w tym obszarze. Dziękuję bardzo. To tak naprawdę jest w gestii innego resortu. Przyznam szczerze, że nie mamy takiej informacji. Pewnie niebawem dostaniemy do wiadomości takie sprawozdanie z realizacji tej ustawy. Będę pewnie mądrzejsza. Jeszcze w tej chwili nie ma. Zresztą to sprawozdanie zwykle jest upubliczniane i każdy ma do niego dostęp. No jakby my... działamy w sferze takiej wyznaczonej przez ten artykuł, tak? Więc zajmujemy się przeciwdziałaniem i nie bardzo mamy wpływ na takie procedury ustawodawcze, żeby można było, nie wiem, zamknąć kasyna, tak, coś tam zrobić, żeby ograniczyć to zjawisko. I przyznam szczerze, że nie wiem. Wiem, że tylko od kwietnia działa ta nowelizacja ustawy, która mówi, że można prowadzić gry przez internet i te gry są też objęte monopolem państwa. Ponieważ troszeczkę nas to interesuje od strony finansowej, ponieważ początkowo było to 3% spływów z dopłat do gier, tych objętych monopolem państwa, natomiast od ponad roku zostały to uszczuplone do 1%, a zakres jakby zadań powiększył się, tak? Bo jeszcze są różne, oprócz tych uzależnień behawioralnych, są inne zadania z zakresu zdrowia publicznego, także to właściwie w zakres tego wchodzi wszystko. To są praktycznie wszystkie zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia mogą być realizowane z tych środków. I jakby ustawodawca zapewniał, że te wpływy z dopłat będą na tyle duże, że ten 1% jakby zrekompensuje to, że nam zabrano 2%. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na obniżenie jakości tej polityki państwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym chociażby. Natomiast to, o czym pan pyta, przykro mi, ale nie znam odpowiedzi. Jestem ucieszony naprawdę, że jest tylu ludzi świeckich, że o tych problemach mówię. Naprawdę, dzisiaj jako ksiądz słuchając, wczoraj i dzisiaj, dzisiaj szczególnie, że dzisiaj mówili świeccy i wasza fundacja, że wam na sercu takie problemy leżą. Wydawało się, że to tylko księża, siostry zakonne, prawda? Księża biskupi, wiemy w Polsce, takim symbolem walki o trzeźwość jest ksiądz biskup Tadeusz Brunakowski. Cieszymy się i dziękujemy mu za to jego świadectwo, bo wielu z nas też i pociąga tym,
tym świadectwem. Bardzo tego potrzeba w naszej ojczyźnie i pięknie się składa, że w stulecie przywrócenia niepodległości naszej ojczyzny mówimy o tym temacie, może dla niektórych to nie jest temat ważny. Jestem świadomy, że ten temat zapewne wiele mediów w ogóle nie podejmie. Ale to jest, chciałbym, żebyśmy wszyscy, którzy brali udział w tym, żeby mieli świadomość, że ta obecność państwa, łącznie ze studentami, jest dowodem na tym, że nam zależy na człowieku, że zależy nam na naszej ojczyźnie. A też w tym roku, z racji, że jesienią odbędzie się 15. zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat młodzież, wiara i rozeznanie powołaniowe, że to ma szczególną też wartość, szczególne znaczenie. W moje ręce wpadła już wypełniona ankieta przez młodzież włoską i między innymi młodzież włoska wypisała, jakie wyzwania oni widzą w kontekście właśnie tego synodu poświęconego młodym. I proszę sobie wyobrazić, właściwie są cztery punkty, które młodzież włoska podkreśla, że to są ich wyzwania i zapraszają jakby wszystkich, też i starsze instytucje państwowe, Kościół nade wszystko, aby właśnie tej młodzieży pomóc wyjść naprzeciw tym wyzwaniom. A mianowicie pierwszym wyzwaniem we Włoszech to jest bezrobocie. Tak młodzież mówi. Natomiast drugim wyzwaniem są relacje międzyludzkie w rodzinie, to są relacje w odniesieniach przyjacielskich młodzieży, w relacjach uczuciowych. Okazuje się, że właśnie te relacje uczuciowe, relacje przyjaźni są bardzo zachwiane i myślę, to ma też związek z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jest wiele młodych ludzi nieszczęśliwych, chociaż im bardzo zależy na przyjaźniach autentycznych, ale są zniewoleni. I ta młodzież potrzebuje pomocników, potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia. A myślę, że dzisiaj każdy z nas, słuchając też tych wykładów, jeśli czynił to z uwagą, to też mógł sobie rachunek sumienia zrobić. Zapewne wielu z nas, ja na przykład nigdy nie zwracałem uwagi na chociażby na bycie uzależnionym od zakupów, bo akurat ja mam wstręt bycia w sklepach, prawda, tylko jest ostateczność, żeby iść, najchętniej proszę, żeby ktoś mi zakupy zrobił, bo wstydzę się być w sklepie, nie wiem dlaczego, ale może też z racji innej wady. Ale dla mnie przynajmniej to się dzielę nowością. Ale właśnie ten drugi moment, uzależnienie związane i zakłopotanie, jeżeli chodzi o przyjaźnie i relacje uczuciowe. Trzecim, dla młodzieży włoskiej, trzecim takim wyzwaniem to jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych i uzależnienie od alkoholizmu, jako czwarte wyzwanie. I czwarte, uzależnienie od mediów społecznościowych. To jest młodzież włoska, która już wypełniła tę ankietę, o którą zostali powołani. Zdaje się, w Episkopacie Polskim jeszcze młodzież polska tę ankietę wypełnia. Nie wiem, czy do młodzieży naszej uczelni takowa ankieta dotarła. W każdym razie, o ile mi wiadomo, można ją pobrać i może warto. Tu zachęcam też naszą młodzież do pobrania tej ankiety, bo chyba jest strona specjalna na ten moment. No a też myślę, to jest też ważna sprawa synodu, tu jest młodzież katolicka. Oczywiście w uczelni mamy nie tylko młodzież katolicką, ale wczoraj i dzisiaj uczestniczyła nasza młodzież katolicka i myślę, poczujmy się też odpowiedzialni za ten synod i też w kontekście tego, co wczoraj i dzisiaj rozważaliśmy. Więc ja bardzo dziękuję za współpracę. Życzę sobie, księże biskupie, żebyśmy dalej te tematy ciągnęli, uwrażliwiali nasze społeczeństwo, z Bożą oczywiście pomocą. Dziękując raz jeszcze, dziękujemy za pomoc też i tę materialną w zorganizowaniu tej konferencji ogólnopolskiej właśnie Fundacji Rozwoju Polski, jak również też bardzo dziękujemy
Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń za pomoc też materialną, za sponsoring.